Cześć, witam Was w projekcie Denko. Jak zawsze jestem zachwycona tym, że zużywam kosmetyki, które kiedyś otworzyłam i przechodziłam do innych z chęcią spróbowania czegoś nowego. Teraz staram się tego nie robić i udaje mi się to od co najmniej 2-3 miesięcy. Cały czas nie mogę się doczekać, kiedy w końcu otworzę te paczki, które na mnie czekają, czy to z Holandii, czy z Anglii, czy też z Polski i kiedy będę mogła w końcu przetestować kosmetyki z Rituals, czy też Soap and Glory. No, czekam, a jeszcze tam jest jeszcze inna firma, zapomniałam, Organic chyba, jeśli dobrze pamiętam. Także, no cóż, trzeba zużyć. Tak sobie postanowiłam i udaje mi się to, więc będę kontynuowała. I tak jak zawsze pokażę Wam zużyte kosmetyki, powiem jak one się u mnie sprawdziły i pokażę Wam ich zastępców. Zaczynam może od pielęgnacji ciała, bo tak widzę sobie tutaj to przygotowałam. Więc zużyłam dwa kosmetyki. Cudowny balsam do ciała z Sensei Kanebo, to jest takie relaksujący krem do ciała. Cudownie pachniał, bardzo dobrze nawilżał skórę, konsystencję miał bardzo delikatną, taką aksamitną, i też taka aksamitna skóra była. Niesamowicie nawilżał skórę, to już jest moje kolejne opakowanie. Ale nie będę kupowała, ponieważ tak jak powiedziałam, czeka na mnie cała masa kosmetyków, które będę na pewno z przyjemnością testowała. Świetna rzecz, jeśli chodzi o pielęgnację naszej skóry, a zwłaszcza tutaj dekoltu ramion, rąk. Bardzo dobre nawilżenie i takie, nadające takiej gładkości skórze, ale jednak kosmetyk jest drogi i pewnie nie każda będzie mogła sobie z Was na niego pozwolić. Ja też sobie nie mogłam na niego pozwolić za każdym razem. Wtedy tylko, kiedy miałam jakiś tam większy przypływ gotówki, ale polecam, bo jest rzeczywiście bardzo dobry. I jeszcze jest ta sama wersja w sprayu. Niesamowicie także nawilżająca, także tutaj chyba ten jedwab ma duży wpływ na to nawilżenie, gładkość późniejszą naszej skóry. Kolejne masło to już jest Kolistar. Tu wszystko mi się pozdzierało. Bardzo dobry kosmetyk, ale raczej na zimę, bo nawilżenie jest potężne i uczucie tej lepkości dosyć długo trwa. Olbrzymia pojemność, wielkie opakowanie, nie jakieś tam zwężane ku dołowi, co często nas zaskakuje, kiedy dosięgamy dna. I cudowny zapach. Ja uwielbiam właśnie takie zapachy, o których nawet nie próbuję Wam powiedzieć, czym pachnie, ponieważ to jest takie coś, co nie da się tak zidentyfikować. To jest jakaś mieszanka zapachów. Bardzo dobre kosmetyki. Ja zresztą Kolistara bardzo lubię i jak tylko widzę na promocji, to po prostu sobie kupuję. Zastępuję czymś, co już pewnie Wam gdzieś kiedyś pokazywałam. Resztki moich wcześniejszych zakupów z Soap & Glory. No to coś, co ja uwielbiam. Ten zapach, to nawilżenie. No zapach. Myślę, że tu zapach powoduje to, że ja tak chętnie sięgam po te produkty. Wiem, że niektórzy ich po prostu nie cierpią, ale ja się zakochałam właśnie, zwłaszcza w tej serii. A zapach przypomina mi perfumy. Chanel chyba, Coco Chanel Mademoiselle, z tego co kojarzę. Oczywiście delikatnie pachną tamtym zapachem. Niewiele już mi tutaj zostało, może na dwa razy, no ale trzeba to zużyć, nie oszczędzać, bo mam zapas, tak jak już wspomniałam na początku. A tutaj jest, ja chyba ostatnio pokazywałam go jako zamiennik,
to mleczko do ciała z drobinkami delikatnymi. To jest migdałowe mleczko do ciała z L'Occitane. Ja bardzo lubię tę firmę, bo ona też tam bardziej skłania się ku naturalnym produktom, więc fajnie je sobie zakupić. Nie są to tanie kosmetyki, jeśli chodzi o L'Occitane, ale bardzo często są w promocji w zestawach, także ja wtedy je zakupuję lub ktoś mi zakupuje w prezencie. Także to są moje zamienniki, jeśli chodzi o pielęgnację ciała. I cała masa toników, może powiem Wam, o, zawsze jak stąd biorę coś, to łokieć musi być ukarany. Powiem Wam, co mi się sprawdziło. To oczywiście Garnier, to jest tonik nawilżający z ekstraktem z róży. Ja go bardzo często mam i on fajnie odświeża moją skórę. Właściwie tylko ją odświeża, no i to przywraca naturalne pH mojej skórze. Taki jest łagodny, odświeżający. To Wam polecam. Polecam bardzo serdecznie Bioderma Hydra Bio Tonic do skóry wrażliwej i odwodnionej. Jest to rewelacyjny tonik. Garniera płyn micelarny, jak widać, kolejne miałam nie kupować, ale kupiłam, bo jakoś tak nie było mi po drodze, żeby szukać jakiegoś innego płynu micelarnego, i ja go kupiłam. Czy ja go kupiłam? Nie kupiłam w Biedronce? Już nie pamiętam. Dolałam tutaj sobie, jak zawsze, do takich słabych płynów micelarnych dolewałam olej, ale niekoniecznie. Znaczy, z olejem daje radę, o tak powiem. I teraz mam jeszcze dwa produkty. Bardzo dobry taki tonik, to jest, nie wiem, czy to nie jest do oczu. Tak, płyn do demakijażu oczu. Skóra normalna i mieszana. I tu była właśnie moja pomyłka, bo kupiłam nie do swojego typu skóry, ale bardzo dobry płyn. Naprawdę, tu są ekstrakty z winogron, bardzo fajnie odświeżał buzię i tylko po prostu muszę teraz, jeśli tylko gdzieś go zobaczę, to kupię sobie do skóry suchej. Ale polecam Wam go, bardzo delikatny, łagodny, właśnie taki tonik do zmywania jakby resztek już makijażu, bo on sobie nie poradzi z makijażem, ale do odświeżenia tu okolic skóry oka bardzo dobry. Natomiast okropny płyn micelarny z Marion przesusza skórę, mimo że to jest płyn przeznaczony do skóry normalnej i wrażliwej. Ma tu nawet i kwas hialuronowy, ma także ekstrakt z hibiskusa, ale jednak nie, to jest bardzo niedobry kosmetyk, który przesusza skórę i to napięcie skóry po przetarciu nim twarzy jest tak nieprzyjemne, że nigdy więcej tego kosmetyku z Marion nie kupię. A następcy to oczywiście Bioderma Hydra Bio. Dziękować Bogu, że kupiłam sobie dwa opakowania. I znowu kolejny płyn z Garniera, tonik witaminowy. I myślę, że dokończę jeszcze Sobio. I tu jest taka woda z wyciągiem z organicznych pomarańczy. Bardzo dobry płyn, to znaczy powiedzmy tonik. On ma tu rozpylacz i nawet rozpylam sobie na skórę twarzy, bo to rozpylenie jest bardzo fajne, takie delikatne. Nie leje się na skórę taki strumień wody, tylko taki właśnie taka mgiełka i kompletnie nie podrażnia moich oczu. Także to jest też bardzo, bardzo dobry kosmetyk. Bardzo dobry. Także następców mam fajnych i z tego się cieszę. Natomiast jeśli chodzi o włosy, to zużyłam żel do mycia ciała i włosów HIP. Ja kupiłam, ale nie przyniosłam następny, bo ja muszę mieć ten żel, bo ja myję właśnie
z całą siebie i przede wszystkim włosy po olejowaniu. To ja go mam, tylko po prostu został w łazience. Skończyłam szampon z Kerastase. To jest ta formuła z... czy to jest z cementem? Tak, Vita Cement. Bardzo dobry szampon, bardzo dobrze oczyszczający i nie wysuszający moich włosów. Także pewnie do niego kiedyś wrócę, ale nie szybko, bo zapas mam. No i niestety skończyła mi się makadamia. Kosmetyki z firmy Macadamia. One mi bardzo dobrze służyły i w pierwszej kolejności, jak zużyję te, które mam do zużycia, to na pewno zakupię sobie ten duet, czyli maskę i olejek. Tu jeszcze troszeczkę olejku mi zostało, bo jego się nie używa aż tak dużo. Świetnie się rozpyla na włosy, przecudowny zapach pozostawia ten olejek, zresztą i ta maska także. Ja Wam polecam serdecznie i na pewno to będzie pierwsza rzecz, jaką kupię, jeśli już nie będę miała nic w zapasach. Jeszcze sobie odłożę, bo może coś tam wycisnę. A następcy to American Cream, który też będzie pewnie już niedługo zdenkowany. O, tu widać, ile mi zostało. Nie będę go zachwalać, bo już zachwalałam i dostałam w prezencie przy jakichś zakupach bardzo dobry szampon z Pharmaceris i to jest szampon wzmacniający. Ja go rozpoczęłam, chociaż mam jeszcze dwa inne otwarte szampony, ale ja też nie myję jednym szamponem non stop, tylko zmieniam, cały czas zmieniam sobie szampony przy kolejnym myciu, także następcy są też, myślę, że też mi się sprawdzą i będę z nich zadowolona. Bardzo dużo zużyłam także kosmetyków do pielęgnacji twarzy i to będzie przede wszystkim, bo już w tamtym dęku zużyłam krem na noc Absoli, a to jest krem na dzień, już nie mam nic, kompletnie już pusto, prawie że wylizane, no ale nie szkodzi, bo zaraz Wam pokażę następców. Zużyłam cudowne serum z witaminą C z Kodoli. To jest miniaturka 15 ml. Ja ją gdzieś tam sobie wygrałam na aukcji na Allegro. I na pewno, jeśli będę potrzebowała jakiegoś kosmetyku z witaminą C, to właśnie będzie to ten kosmetyk z Kodoli. Ja go Wam serdecznie polecam. Także... ja mam po prostu Flavo C z 15% witaminą, także też jej nie wzięłam do pokazania, ale wiecie, że ją mam, bo ostatnio Wam chyba pokazywałam. I skończyło mi się serum z Clarensa, które jest rewelacyjne i ja do niego, do tego serum wciąż powracam. Ono jest idealne dla suchej skóry i nawet pod makijaż, bez nałożenia kremu, tylko wyłącznie to serum. Rewelacyjnie mi się sprawdzało. Kupiłam mniejszą pojemność, bo tylko 30 ml. No i chyba to nie były nawet 2 miesiące. Tak szybko się skończyło to serum, ale ono było po prostu rewelacyjne. Ja dosyć często po nie sięgałam. Skończył mi się także krem z Kielsa i to jest krem z awokado, o którym już też wiele razy wspominałam. Bardzo dobry krem, na pewno do niego powrócę, jeśli nic nie pojawi się ciekawego na horyzoncie kosmetycznym. Bardzo, bardzo dobry krem. A zastąpię go, jeśli chodzi o oczy, to zastąpię dwoma kosmetykami i to jest koncentrat z Clarensa. Ja jeszcze mam, nie wiem ile, ale myślę, że już 1/4 została mi tego kosmetyku, bo opakowanie się robi bardzo leciusieńkie. No, ale to tak jest, że no tu są pojemności 15 ml, a ja tutaj jednak ładuję sobie sporo pod oczy, więc no kończy się. Kończy się kosmetyk, trudno, ale jeszcze mam tu z Antipodis ten krem pod oczy z Kiwi, jest tu jego aż 30 ml, więc do końca roku, no nie, gdzieś w listopadzie powinnam skończyć jego zawartość, bo też skończy się i jego termin. Natomiast jeśli chodzi o serum i o kurację dzienno-nocną, to jak wiecie, mam tą trójcę
cudownych kosmetyków z Antipodis. Ja już nic o nich nie będę mówić, bo film byłby nudny, ale mój zachwyt nie przemija, jest nadal... no, aż mnie oszałamiają te kosmetyki, chyba tak powiem. Rewelacyjnie się sprawdzają na suchej skórze. I jeszcze raz polecam. I ostatnie dwie rzeczy w projekcie Denko to lakier Salon Pro, który mam zresztą na paznokciach. Ja uwielbiam ten lakier, to chyba, jeśli miałabym wybrać, to on byłby chyba jeden z pierwszych lakierów, ulubionych moich lakierów. I to jest 703 Rock and Roll. Tutaj sporo go zostało, ale już nie mogę go wydobyć. Zresztą on jest taki gęsty i bardzo ciężko mi się nakładał. Jedną warstwę tylko zrobiłam, a drugą nałożyłam nowo zakupionym na promocji w Rossmanie. Także to chyba ten jest zużyty. Już nawet nie wiem, że mi teraz od tego zostało dosłownie na dnie. Ale jakoś tak nie wiem, czy taka chytra jestem. Chciałam Tango jeszcze wydobyć, ale to już nie ma najmniejszego sensu, bo brzydko nakładał się na paznokcie. No i jest nowe opakowanie. Rock and Roll 703, fantastyczny lakier, ja uwielbiam tą czerwień, chociaż mam mnóstwo czerwieni, bo gdzieś tam około kilkunastu, to jednak ta czerwień jest taka, ja nie wiem, ciemno się teraz nagle zrobiło, to nie wiem, czy widzicie, ale ja kocham ten lakier bardzo. I ostatnia rzecz to będzie suplement diety. Merc Special skończyłam, musicie uważać z tymi witaminami, bo często powoduje, że pojawiają się na naszej skórze krosteczki, takie wypryski. Widocznie coś tu w składzie jest takiego, że tak przynajmniej u mnie się działo. Ja zauważyłam, że muszę brać Merc Special co drugi dzień, a brałam go, aby mieć lepsze właśnie włosy, paznokcie i skórę, tak. Także one są bardzo dobre, ale dosyć silnie działają i jeśli ktoś ma takie skłonności do wyprysków, to na Merc Special musi uważać. No i kupiłam skrzypowite. Ale teraz jest skrzypowita 40+. I ona ma tutaj więcej lepszych składników dla kobiety dojrzałej. Bo co ona tutaj ma jeszcze? Jest tu więcej kolagenu i kwasu hialuronowego. I w zestawie był krem do rąk. Ja zaraz go Wam pokażę, bo on jest świetny. To jest miniaturka, bo to jest 50 ml. Oliwenol. I to jest bardzo dobry krem. Pięknie pachnie, tak tak roślinnie, tak owocowo. I to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry krem. Ja nie wiem, czy on jest dostępny w takiej normalnej sprzedaży. Jeśli wiecie, to koniecznie napiszcie mi. A to jest niemiecki kosmetyk. Więc nie wiem, czy można go dostać w Polsce. Na pewno można. Nie wiem, napiszcie, jeśli wiecie. Fajny taki prezent. Bardzo często właśnie do skrzypowity dodawane są takie właśnie prezenciki. I tutaj doczytałam napis, bo był na samej górze. Specjalna formuła dla kobiet dojrzałych i zawiera ona kolagen plus kwas hialuronowy plus witaminy. Zdrowe włosy, piękna skóra i mocne paznokcie. No także skrzypowita musi być. Mam nadzieję, że ona będzie jeszcze lepsza od tej zwykłej jakby takiej formuły. Zawsze patrzę, czy czegoś nie pominęłam, ale chyba nie. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście w moich filmikach i to ta aktywność jest coraz większa, co mnie niezmiernie cieszy. Przybywa mi sporo subskrypcji, co jest też dla mnie dużym sukcesem, bo tak to chyba nazwę. Dziękuję za wszystkie Wasze komentarze. Ja staram się odpisywać na nie i odpisuję na nie. Często to jest niestety po jakimś czasie, ale zawsze na każdy komentarz staram się odpisać i czytam je dokładnie i szczegółowo i bardzo, bardzo Wam dziękuję za Wasze propozycje kosmetyczne i za to w ogóle, że chcecie mnie oglądać i
Jest mi miło, kiedy czytam Wasze komentarze, bo są dla mnie, no nie mogę tutaj ukrywać, tam jest mnóstwo, mnóstwo komplementów i jestem niekiedy trochę tym zażenowana, bo fajnie, no fajnie, przecież fajnie słyszeć tyle dobrych słów o sobie, ale jakoś tak chyba nie jestem do tego przyzwyczajona. No i YouTube uczy mnie też czegoś nowego. Ja nie zawsze umiem się tak jakoś chyba do tego odpowiednio zachowywać, ale wiem, że trzeba zawsze powiedzieć dziękuję, a nie tam nie, tak do końca to tak nie jest, jak wy piszecie. Bardzo Wam dziękuję za te przemiłe słowa od Was wszystkich. No i cóż, czas skończyć. Cześć, do zobaczenia w kolejnym moim filmiku.